Kolejny odcinek Urokiego Takiego, baby! No i ja was witam, moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny powrócimy sobie do gierki Princess Peach Showtime! No i przedstawienie dalej trwa, trafiamy sobie na trzecie piętro i zrobię sobie trzy kolejne etapy. W pierwszym etapie jako superbohaterka Peach musimy powstrzymać inwazję kosmitów, następnie kowbojka Peach będzie musiała zatrzymać pociąg nadjeżdżający w miasta, a na koniec kucharka Peach będzie musiała zrobić ciasteczka z okazji imprezy halloweenowej. No więc jak mi dzisiaj poszło, jak wyglądały te trzy różnorodne etapy? Się oglądając materiał do samego końca. No i zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z Princess Peach Showtime, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli odcinek ci się spodobał, to zażyć to łapkę w górę, to mi mocno pomaga, a tu poniżej w sekcji komentarzy, no dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag superbohaterka dla zasięgu. No więc ja jak zwykle życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No dobrze, moi drodzy, wyruszamy sobie na piętro numer 3 w takim razie. Zobaczmy, co tam będzie do zrobienia, jakie nowe moce odkryjemy, bo coś podejrzewałem, że jeszcze będzie coś do odkrycia. Wszystko się nagrywa, wszystko nagrywa. Dobra, kowbojka widzę jest. Pięść? Bokser jakiś? Czy będzie bokserka Peach? What the shit? Wraca gotowańsko i... Syrenka? Chyba syrenka w takim razie. Okej, okay, to lećmy sobie do X-Wake'a od lewego do prawego, czyli tutaj najpierw Mighty Mission, Alien Invasion. Może super bohaterką zostanę, o! Znaczy, no, ja super bohaterem, a księżniczka Peach super bohaterką. Zobaczymy. Moi drodzy, Mighty Mission, Alien Invasion. Ciekawe, czy to piętro będzie cięższe, trudniejsze, czy coś. Ile to w ogóle było dżemów do zdobycia, bo tak nie sprawdziłem. Peach Time. 10 pewnie? O kurde. Ale UFO leci. Zabrało wszystkich. Dobra, wy tutaj żyjecie. Co to było? Właśnie, zobaczmy. 10, dobra. Co to było? Czy zostaniemy też porwani? Powinniśmy się schować. Aj tam, nie bójcie żaby, moi drodzy. Damy sobie radę. Tutaj wskoczyć chyba nie mogę. O Jezu! No, 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 no. Ej! What the hell? A, bo ja musiałem w nich używać tej mocy. W tych kolesi, a nie w UFO. Jezu, jak głupi jestem. No dobra. Ale potężne UFO tutaj lata. Ej, co jest? Jak oni strzelają? Czy ja będę musiał z nimi później tak walczyć? Oby nie. The street, tak, 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 ulica. Czy ogień boli? Nie, nawet nie mogę podejść do tego. No i co mam zrobić? Jakby chyba uratować wszystkich, tak? Najwyraźniej. Proszę cię bardzo, coś dasz czy nie? Coś tutaj za tym też, nie? A zaraz tam... Czy to jest wąsacz, tylko ja go nie zauważyłem? W ostatniej chwili, Boże! No, to bym wszystko od zera miał robić. Ale jaje, w ostatnim momencie. Dobra, to tutaj ta dwójka to jest bardzo prościutko. I co, coś jeszcze? Chyba nie. Jestem bohaterem. No dobra, jak jestem bohaterem, to spoko. O! Ogień na scenie to jest zły pomysł. A, na trzy razy, dobra, już widzę, bo to będzie trzy razy się napełniać. I nagle, bo tak po prostu znikąd woda będzie leciała, tak, oczywiście. Pięknie, uratowaliśmy dzień, uratowaliśmy scenę, aktorów. Drugi dżem? Drugi dżem, dobra, czyli nic nie pominęliśmy do tej pory. To dziękuję wam. Idziemy dalej. Myślałem, że coś jeszcze dostanę. Ale fajnie futurystycznie to jest. I can't get in touch. Co się dzieje? No, to nie wiem, co się dzieje. O, się ukrył chłop. Dobra, o to chodziło. Wskoczmy tu. O, no i proszę bardzo, kolejny dżem. Myślałem, że tylko monety tutaj będą. Nice, idzie, idzie spłatka, pięknie. Stella. Wieżowiec, office block. No po prostu, biurowiec się pali. O kurde, cała dzielnica biurowa się jara. No dobra, to tutaj czwórka debili. Bardzo prościutko. Nice, dziękujemy za próby. I co teraz? Czy ty jesteś jakimś naukowcem? Najwyraźniej, bo tak wyglądasz, chłopie. Dobra. Czy ty mi teraz tak, jak w Avengersach? Normalnie, poczujemy się jak Marvel. Mario Marvel? Jakby tak uniwersum Mario i Marvela połączyć. What the hell? Ale by to było głupie dosyć. No dobra, ale co, no super bohaterką zostaniemy, tak? Mrs. Marvel.
Profesorze, bla bla bla. Tak, ona nas uratuje. Co mam zrobić? A, system odpalają, dobra. Młoda damo, dajesz, no daję, idziemy. Zobaczmy, co to będzie za moc. Znaczy, jak będziemy nią sterować? Czy po prostu bijemy, czy nie wiem, ze sprintu jakiegoś ciachamy wrogów? No. Bum! I co to jest? Jezu, już myślałem przez chwilę, że to Iron Man będzie normalnie. Ej! Czy my prądem będziemy bić? Czy my Flashem jesteśmy? Mighty Peach. Potężna Peach, po prostu. Okej. Okay. Dobra, jak bijemy? Po prostu bijemy i tyle. To nie ma jakichś chyba kombinacji. Znaczy taki leciutki rush robimy, widzicie? Okej, czyli to jest coś jak ze Swordsmanem, jak z rycerką Peach. Szermierczą Peach. Po prostu bijemy i tyle. Somebody help! O, idealnie, na ratunek idzie. Księżniczka Peach, potężna Peach. Potężne przeskwinia od dzisiaj. Ej, ja podniosłem! Ej, ja mogę... O, dobra, mogę rzucać. Spoko. I to tyle, tak? Nic więcej tutaj. Musimy iść w bezpieczne miejsce, czy będziesz nas broniła? Oczywiście, że tak. Okej. To muszę tutaj patrzeć teraz na propy. W takim razie, jakieś busy, jakieś auta. Wow, double killa nawet zrobiłem. Znowu double kill. Ej, de. Popie. Wow! Mogę skakać, spoko. Ciekawe, czy jak kogoś nie uratuję, to na przykład nie stracę gem. Czyli klejnot. Nie, że gem, wiecie, słoik gemu, tylko chodzi mi ciągle o klejnot jak coś. No dobra. To idziemy sobie dalej. O, znowu. Co, auto mogę? Mogę! Kolejny gem. Pięknie? To lecimy dalej? Co tutaj? Ulica się zawali? Nie. Wow, mi się udało. Czy ja... O, dobra, ja mam ich tak bronić. Dobra. To przejdźcie sobie, proszę was bardzo. Czy możesz to zrobić? No oczywiście. Jakby nie używam tutaj siły, używam bardziej jakiegoś paraliżu. Ja nie mogę tego odrzucić, co? Nie? Tutaj coś jest, muszę pamiętać o tym trójkącie. A, bo ja tu muszę most wam zrobić. Dobra. Wspaniałe! Coraz bliżej do miejsca, no, odpoczynku, no, bezpiecznego miejsca. Boże, jakiego odpoczynku, co ja gadam? Dobra, tutaj idziemy, bo tutaj coś na 100% będzie. Kolejny gem, pewnie. Spoko jak na razie. O! Ile monet. To ja bardzo chętnie przyjmę. Łup. I wracamy się. 78, not bad. Zobaczymy, czy uda mi się do końca gry mieć, no, nawet zapas monet, żeby po prostu wszystko pokupować, te kostiumy i tak dalej. Czy tutaj coś? Ej, tak, coś, oczywiście, znowu. A, pieniążki. No dobra, ale to zawsze to są pieniążki, tak? Co to za wróg jakiś? Jakaś ośmiornica? Kolejnych dwóch tutaj muszę uratować. Ej, wracaj, gnoju. A! Dobra, pokonany. Prościutkie to było. Yo. You did it, no. Co, kolejny, czy to ten sam? Zostaw mi tu ludzi. Ej, zaraz, bo ty na więcej niż 3 hity jesteś. Okej, ten już był na 5, to może teraz go rozwaliłem w pełni? I... No dobra, teraz już na pewno. 6 gem, czyli jeszcze 4 gdzieś. Czy tutaj czegoś na scenie nie ma? Czy mogę wskoczyć? Nope. Dobra, chodźcie, minionki moje. Dobre minionki w tym wypadku. Znowu tutaj coś. Nice. Kolejny teleport. Tylko pytanie, czy to jest klejnocik, czy monety. To jest na czas. Jej, udało się, 7 klejnot. Ale wy nie pójdziecie chyba ze mną. No nie, szkoda. Ile mamy minionków? Bardzo dużo. Czuję się jak w jakimś Pikminie. Chociaż nie grałem nigdy w Pikmina, ale mniej więcej wiem, jakie są założenia. Kolejna baza. Dziękujemy.
To jest schron albo wasz dom jakiś. Dobra. Ej, za każde dodatkowe serduszko ja dostaję 10 monet? Czyli jak mam full HP i podniosę serduszko, mam 10 monet w zamian. Okej. No dobra, czas na boss fighta zapewne. Chociaż jeszcze wszystkich klejnotów nie zdobyłem. Help! Okej, bio. I co, i do tej dziury muszę wskoczyć? Nie. A, to profesorek znowu, yo. No troszeczkę się spóźniłeś, ale to tylko troszeczkę. Dobra, do windy, tak? Co ty wymyślasz, chłopie, znowu? Czy będziemy latać? Ja coś podejrzewałem, że będziemy latać. Już widzę, jetpack. Dobra, będzie segment latany. Wykorzystaj tą moc, żeby teraz uratować wszystkich. Liczę na ciebie. Tylko... Aha, bić mogę. Czyli ja muszę... dobra, ratować swoich. Okej, dobrze. Się nie spodziewałem. Ale mi wyskoczył ham. No dobra, mam jeszcze 5 żyć, więc... Ej, klejnociki! Dobra, klejnocik jest. Ja coś podejrzewam, że będzie kolejne za uratowanie wszystkich. Tu kolejne. I tu kolejny. I odsuwamy się. You saved everyone! Jest! Mamy! To jeszcze za boss fighta! Wszystko za pierwszym razem! No, po prostu uwielbiam, jak jest coś takiego. Dobra. To jest ten boss? Co mam zrobić? Kiedy timing będzie dobry, użyj B. No to nie był dobry timing. Okej. Ale ich niszczę tutaj. I? Rzucamy? No, bardzo ładnie. Czyli musiałem jakby skontrować ich atak tego generała. Już? To było na jednego hita. To było na jeden cios. What the hell? No ja też bardzo dziękuję. Thank you very much. Okej, jestem zdziwiony. Myślałem, że to będę musiał po kilka razy atakować, że będzie jeszcze spełnił kolejnych i będą jakieś dodatkowe ataki. No dobra. Nie ma co, mamy 10 kolejnych kryształków, Sparkle Gemów. To 2999 monet. No tak było blisko już. Dobra, saving. Czyli co, kowbojska przygoda teraz znowu. I wtedy już mogę oficjalnie powiedzieć po tej kowbojskiej przygodzie, że mamy połowę gry chyba. No bo mamy 5 pięter, a połowa trzeciego, no tak. Można to tak stwierdzić. No jeszcze została piwnica, ale tam nie było jakichś długich plansz. Siedem kryształów do zdobycia. Tym razem. No dobra. Mam nadzieję, że jakoś to się uda. Czyli co, to pewnie będzie też krótszy level, skoro 7. To jak nawet coś ominę, to nie będę jakoś płakał, tylko jeszcze raz przejdę go. Dobra, kowbojko. Od razu mamy moc, więc tu mamy zachowane wszystko. Czy coś z tyłu? Nie. Coś się dzieje, znowu z miasteczkiem, tak? Trzęsienie ziemi? O, to pociąg cały! Jak to pociąg wjechał tak w miasto? Gdzie są tory? Co? Aż jestem zdziwiony. Nasze domy, no nic nie zostało z tego miasta. Jak mamy z tym poradzić? O, koń, oczywiście, że nasz ten rumak biały. Piękny. Yo, mordo. Ija! No to skakujemy to, co nam zostaje. Ija! Okej. Każdy na ciebie liczy, cowgirl. Jak mam tutaj sterować? Czy znowu przód, tył jakoś? A nie. Skok. I tyle. O, teraz. No dobra. Obserwujemy. Łup. Czyli nie mogę lewo, prawo, tylko góra. Łup. Okej, mam nadzieję, że w dobrym kierunku poszedłem. Jest dżem. Pierwszy, nic nie ominąłem. Skupienie. Wszystkich złodziejaszków musimy porozwalać. Dobra, idzie dobrze.
Skaczemy, dół, za monetkami. Coś mam tu? Nie. Już myślałem, że to jest taki... na czas. Oj, raz, dwa. To... Mamy wszystko! To jest drugi gem, czy który? Drugi. Nice! Musimy rampy użyć, dobra, w dobrym momencie skoczmy. Pum! Aj, nas, na pociąg idziemy. Czyli teraz będzie chyba bardziej platformowy etap. Cofamy się. Nic nie ma, dobra. Oj. Co jest? Oni dziurawią dach. Ej, dobra, to nie jest łatwe. Zaraz, oni strzelają bez przerwy. Ale to mnie myli. Cały pociąg się rozwala. Szybko. Jest. Skoczyliśmy. Jezus, te znaki, ja myślałem, że oberwę. Ej, dzięki za HP. Za niedługo znowu walniemy, ale w kolejne miasto. Musimy zatrzymać ten ciapciąg. No, musimy. Yo. Do minigry, lol. Tak po prostu. O, ratujemy znowu. Cyk. I? Wszystko. Ej, yo, dzięki. 4 na 7, idzie dobrze. Ej, ja tak myślę, patrzę na czas, to chyba jeszcze kolejną planszę zrobimy. Coś tu jest jeszcze. Wąsacz! Jej! Mamy badża kolejnego. Czy to jest wstążka? No można powiedzieć, że to jest wstążka. Dla mnie to jest medal po prostu. Ale mamy wąsacza. Oj. Okej, ciekawe. Czyli to co... Dobra. Rozwala się cały pociąg. Widzę. Muszę się odsunąć. Mądre. No, głuptawo, ale... Oj, szkoda monet. Co z tym? No. Mamy klejnot. I to tyle. Pięknie. Oj. Dobra. Wszystkich rozwalamy. Ale tu bałagan się dzieje. Jest. 6 na 7. Skaczemy. Jakie tu perki. Dobra, to. Dziękuję, HP nie potrzebuję. I już mamy koniec pociągu. Nie wiesz, kiedy się poddać. W takim razie, bum! Koń będzie. Będziemy ścigać się na koniu. Ej, gdzie są tory? Gdzie są tory? Ktoś ukradł tory. Tory były krzywe. A to jest dziewczynka w ogóle. O, nice. No dobra, to lecimy. Rozwalimy chłopa. Nie ma takiego kradziejstwa tutaj. Jakie ruiny w tle. Dobra, kolejne miasto do rozwalenia. No jakby to co widzę w tle, to no nie jest za dobre. Co mam zrobić? O Jezu. Omijać. Mam strzelić? Nie. Beczka. Nice. Koło. Nice. Teraz jesteśmy przed? Żeby on w nas nie wjechał. Okej, żeby on nagle nie dostał przyspieszenia i żeby nas w nas nie wjechał. A, ja wybieram ścieżkę. Dobra, są trzy ścieżki jakby. Czaję. On wszystko rozwala. I wjechał! Gratulacje, użytkowniku. Właśnie przegrałeś całą bitwę. Chyba. Czy coś mam jeszcze zrobić? Tak, no, a i to jest wszystko. Damn! Rozwalony chłop. I jak zniknął od razu. Po prostu, o tak, zniknął. Nic więcej. No dobra. Cały scenariusz zwani. GG. Ale klatkuje, Jezusie. Jezu, panie Nintendo, co to za lagi są? To ja nawet nie wiem. Dobra, 164, wstążka jest, wszystko. Dwa poziomy już z tego piętra mamy zbani. I to w niecałe 20 minut. Będzie ponad 3000 hajsu. Myślę, że chyba na luzie możemy zacząć kupować jeszcze te stroje, tak dla dopełnienia czasu antenowego, że tak powiem.
Żeby tego nie, no nie kupować tych strojów tak idealnie na koniec, tak, no kupiłem, tu 50 strojów dalej, no kupiłem, tylko teraz nakupujmy trochę ich, bo widzę, że na nic innego pieniądze w tej grze zdecydowanie nie idą, tyle, że ja tu nie widzę sklepikarza. Co jest? O, czyżby aktor tam jest do uratowania na dole teraz? Aktor kowboja? I don't know, aha, ale... to ja muszę iść na dół, żeby kupić te stroje. Yo, dzień dobry. Pokaż, co masz w sklepikarzu na sprzedaż. Zobaczmy u Peach. No na razie... wow. Kolor dobry, ale wzorek taki średni. No ale kupmy. Wszystko. Nie będziemy zmieniać. Nie. Kupmy to, co jest. O, tak sobie wygląda. To jest spoko. Jakby kolorkowo git, ale... ale no nie. Polka Dots? Nie. Tutaj pasiasta taka? Nie. Ja się nie znam na modzie, moi drodzy. Ten gradient tak najładniej według mnie wygląda. Nie. I... chciałem powiedzieć biało-czerwone, ale to nie jest biało-czerwone. Nie. Czyli cały tysiak nam poszedł i jeszcze tutaj nam zostaje. O, damn, Black Ribbon. Ale tak emo idzie. A Light Blue też jest ładny, ale dalej zieleń. Zieleń chyba najlepiej. Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony kolor w tym wypadku. Tutaj nie, niebieski to Max by na przykład założył. Żółty z żółtym dziwne. Bardzo dziwne. Ale nie zakładamy. Pomarańcz kupujemy. Pomarańcz też trochę się zlewa za bardzo. Ten Light Blue jest ładny. Taki przechodzący w jakąś taką szarość, nie wiem. Lodowy kolor, o. A tu taki antracyt. Ale nie, zostawiamy sobie zieleni. Na ten moment to jest wszystko. Wszystko to, co mamy zrobione. No to lecimy sobie tutaj, no, na pichcenie kolejne. Welcome to the spooky party. O, będziemy halloweenowe ciasteczka robić tym razem. Okej, okay. No może nie w porę, bo jest końcówka marca. To tak pół roku za wcześnie albo pół roku za późno. No ale zobaczmy, jak tu będzie ciężko czy łatwo. Czyli od razu już jesteśmy kucharką. Dobra, ile jest tu w ogóle dżemów, bo nie zauważyłem. Patisser. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu cukierniczka, no nie wiem, kucharka i tyle. Ja wiem, powinienem pewnie jakoś inaczej na to powiedzieć. 7. To jest mniej. Mamy Halloween party, dobra. Dajemy każdemu tutaj coś na spróbunek. Yo. Co się tam dzieje? Idźmy. Oho, znowu zamaskowani źli. Słodycze, pyszne. Tylko dla was. Oho. Będą źli, tak? Oczywiście, że tak. O i teraz, będziecie chcieli żreć wszystko stąd. O, wychamy. Yo. A, mam tu iść, dobra. Musimy wszystkich przywrócić do normalności. O, już minigra, dobra. Nadchodzą. Ale gdzie? A tu! Ciasteczka! Czy robiąc nasze ciasteczka dobre, będziemy ich przywracać? Chyba tak. Czyli znowu będziemy musieli tutaj wzorki robić. No to już się będzie powtarzać, ale co, czy to coś złego? Fajna minigra to była. Dobra. Cyk. Leclerca takiego robimy. I muszę potwierdzić, okej. Okay. Nam, pychotka. A to widzę nie jest na czas. Drzewko, pyk. I muszę potwierdzić. Nice. Jeszcze 5 ciast. What the shit. Lewa do prawego. Pyk, potwierdzamy. Pytanie, czy jest tutaj jakiś czas? Ale chyba nie, najwyraźniej. Cyk. Pięknie. Prościutkie, chyba to jest w ramach takich przypomnień. Nice, jeszcze 2. Tak, o, dobra, to już się zaczyna. No nie, dalej ten wzór się udał. Tadam! Jakiś cytrynowiec albo sernik z cytryną. Kółeczko typowe, pięknie, ale polewa. Niam. Perfekt! I ostatnie, co będzie? A, uśmieszek! Ale dobre. Udało się, pięknie. Dziękujemy, wszystkich uratowaliśmy chyba. Chyba. Jaki jest rezultat? No, oklaski, ale jaki jest rezultat? 2.
A nie trzy? Nie wiem, dobra, nie wiem. I don't know. Przekonamy się, jak będziemy kolejne zbierać. Może za wolno zrobiłem? Nie wiem, kurde. Czyli co, tutaj uratowanie, tam już nie muszę iść. Okej, okay, tu jeszcze coś. Ciop, ciop! O, jest coś dodatkowego. Wąsacz! Zostawcie wąsacza. Musimy zrobić tutaj te ciasteczka. Pięknie. 8 pięknych ciasteczek i to dla was. Po 4 zjedli. Jesus, i mamy to, super. Ale mam nadzieję, że nie ominąłem Gemma, że tam faktycznie tylko 2 były maksymalnie do zdobycia. Tu nic. Tu coś. A tu, sorry. Ale ze mnie debil jest. Takie platformy ja widzę, a ja omijam. Ale tylko monety. Znaczy, tylko lupasz w sumie. Martwię się o każdego. O, tu znowu są chamy. Więcej ciasteczek. Dobra, to zaraz ich tam rozwalę, a tu jest dalej przejście. Co jest? A! No dobra, no 4 ciastka to chyba nie jest źle. Proszę. No i zadowoleni wszyscy, i tak dostałem Gemma. Czyli dobrze, 3 Gemmy, nic nie ominąłem. Ty? Nice. Ja nie muszę robić tych tęczowych aż. No ale to zawsze to jest coś na próbę. Bo może być, że zaraz będzie minigra z tym związana. Dobra, jest horda, jest bardzo źle. Okej. Okay. Tu już będzie na czas, definitywnie. O, to jest taki overcooked. Na 3 Gemmy pewnie musimy. Dobra, damy radę. 3 stanowiska i musimy karmić ich wszystkich. Nice, lecimy. Okej, okay, proszę bardzo. Szybciej się nie da. Mhm. O no, a tam byli. O kurde, a tam byli moi kucharze. Oj, ale słabo mi idzie. Dobra, dajemy. Robimy 12 czy tam ile. Słabo mi idzie. Pięknie. Pięknie, proszę jeszcze. Jest, udało się! O, ale już myślałem, że się nie uda, że albo oni się przedrą, albo że po prostu będę miał 2 na 3. No dobra, miałem trochę palpitacji serca. Nice. Wszyscy uratowani, czyli 3 klejnoty. Tak. A to już tylko jeden. Ej, coś to piętro jest łatwe. Za łatwe jak na razie. Nie wiem, czy ja już po prostu na tyle dobry, czy jak? Może już też dlatego, że się nauczyłem tych mocy w miarę. No ale przypominam, to też jest lejtowa gra. Jakby może 6-latek czy 5-latek się troszkę trudzić ewentualnie, albo inaczej, może to być poziom idealnie dla niego, a jestem przecież stary dziad, co nie? Czy to będzie 7 klejnot, czy jak? Nie. A nie, bo jedziemy windą. Okej. Wy jesteście dobrzy. Proszę? To dla was? Ej, no 7 klejnot, ej! To będzie jakiś boss fight jeszcze, czy nie? W takim razie, tu jest kolejka. Będziemy mieli ciastka kolejne za niedługo. I co teraz? Zróbmy, no, ekstraordynackie ciastka. No nie wiem, jak to przetłumaczyć. No przepyszne, najlepsze. Okej. Okay. To muszę już definitywnie zrobić takie najlepsze. Te tęczowe. No, oni też. Proszę bardzo. Proszę, smakuwa. Jak wcinają ze smakiem. I to wszystko. Nie no, to jest dziwne. 3 poziomy. O, tak zrobiliśmy. No ale okej. Delicious. Piękna. Ja też dziękuję.
Piękna sprawa, słuchajcie, no mamy 3 poziomy za pierwszym razem zrobione. Nie zdarzało się to na poprzednich piętrach, ja jestem zadowolony. Patty Show Ribbon. No i ile pieniążków? Pewnie tam... A, 140, dobra, ponad 1600, super. Super, mamy wszystko dalej z bani. Saving jest... nie wiem co, no zostaje ta syrenka, ale to już sobie zostawiam na kolejny raz zdecydowanie. Mamy odblokowany kolejny... Nie wiem, promyczek? Sparkle? Do boss fighta? I o co z tym chodzi? Czy to jest po prostu, że moc zwiększona, czy faktycznie mamy do uratowania? Special dress, o! O! Może luknijmy od razu? Jak specjalna kolejna suknia jest do odblokowania? Bo jakby już, jeżeli mam dwóch aktorów kolejnych do uratowania tam na dole, mogę to też teraz zobaczyć. To zrobimy to chyba po trzecim piętrze, czyli akurat, że tak powiem, w kolejnym odcinku. Luknijmy tutaj. A to! Sparkle dress, ej, ładne! Kupię, żeby nie było. Ale nie zakładamy. I kolorek, o! Kolorek akurat ładny, znaczy kupię, ale nie założę. Nie. Już pieniądze się powoli kończą, ale ja widzę, że to tylko na to się wydaje. Luknijmy, co jest na samym dole? Jak tam sytuacja wygląda? Czy ci aktorzy są teraz do uratowania, czy nie? Jest kucharz do uratowania, faktycznie. To i jeszcze kowboj, widzę kowboja. To jeszcze trochę tych mocy jest przed nami, kurde. Ale to tak jak mówię, teraz się za to nie będziemy raczej zabierać, tak dla pewności. Tak, 5 tych dżemów jest do zdobycia w takim levelu, pięknie. No dobra moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy, myślę, że dalej bardzo dużo, jak na takie pół godzinki lekko ponad. Więc ja wam dziękuję dzisiaj za uwagę, trzymajcie się i hej hej.